Cześć, ja mam na imię Dorota, to jest mój kanał Dorotas Freaks, a to jest film z cyklu Bliżej Malarstwa, czyli o sztuce językiem makijażu. Zapraszam. Seria ta jest realizowana w ramach programu stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. Chciałabym powiedzieć, że malarza, o którym będę dzisiaj mówić, nikomu przedstawiać nie trzeba, ale myślę, że nie do końca jest to prawda. To znaczy, może być to prawda, jeśli chodzi o jego obrazy. To znaczy, na pewno w życiu je widzieliście nie jeden raz i są mocno rozpoznawalne, mimo że stworzone bardzo dawno temu. Natomiast samo nazwisko Giuseppe Archimboldo już nie jest tak znane. Na pewno kojarzycie takie portrety klasyczne, ale zupełnie inne niż wszystkie, które zwrócą uwagę nawet dzieciaka maleńkiego, który kompletnie się sztuką nie interesuje, ale jak zobaczy twarz zrobioną z owoców lub warzyw lub innej martwej natury, to od razu zwraca uwagę i wryje mu się w pamięć ten obraz na długo. I to jest właśnie Archimboldo. Mistrz przedziwnych portretów lub też mistrz przedziwnej martwej natury, jak zwał, tak zwał, udało mu się coś, co niewielu artystom się udaje, powiedzmy sobie szczerze, czyli jego prace budzą zainteresowanie i przyciągają wzrok nawet po prawie 500 latach. Tak. Zacznijmy oczywiście od początku. Giuseppe Archimboldo urodził się prawdopodobnie, no bo to jednak dawne czasy, źródła nie są tutaj jednoznaczne, więc prawdopodobnie w 1527 roku, na pewno w Mediolanie, jako syn malarza, i to nie byle jakiego malarza, ale jednego z najważniejszych artystów zatrudnionych do dekorowania katedry w Mediolanie. Jego ojciec był malarzem, a także twórcą witraży i właśnie przy dekorowaniu tej właśnie mediolańskiej katedry prawdopodobnie Giuseppe stawiał swoje pierwsze kroki właśnie w świecie sztuki, a przynajmniej ojca podglądał przy pracy. Archimboldo poszedł w ślady ojca. W wieku 21 lat oficjalnie rozpoczął karierę malarza i witrażysty, tworząc dzieła w lokalnych katedrach, a w roku 1562 zyskał uznanie arcyksięcia Austrii, Ferdynanda I Habsburga, i został zatrudniony na jego dworze jako nadworny portrecista. No i skoro zyskał już uznanie wielkiej dynastii, to już poszło. Tworzył portrety wielu możnych z tej dynastii, m.in. Maksymiliana II Habsburga oraz jego syna Rudolfa. Dzięki tej współpracy przeniósł się do Pragi. Tam m.in. pracował jako projektant kostiumów, więc był artystą bardzo, bardzo wszechstronnym. Zasłynął nawet jako twórca scenografii i współtwórca wielkich festynów i turniejów dworskich. I właśnie na dworze cesarskim w Pradze spędził Archimboldo aż 25 lat. Był tam zatrudniony, tak jakby na etat dostawał stałe wynagrodzenie, co w tamtych czasach było dość niezwykłe. Oprócz tego oczywiście, jeśli jakieś dzieło spodobało się wyjątkowo, to dostawał nawet premię. Myślę, że Giuseppe w tamtych czasach był trochę takim artystą, którego się albo kocha, albo nienawidzi, bo jego prace były faktycznie bardzo specyficzne, jakich nie tworzył nikt w jego czasach, czyli można powiedzieć, że był po prostu oryginałem. I miał to szczęście, że rodzinie cesarskiej przypadł do gustu bardzo, natomiast wielu jego kolegów po fachu bardzo mocno go krytykowało. No ale cóż, udało mu się zagrzać to miejsce na dworze cesarskim i tam miał pełną swobodę twórczą. Twórczość Archimboldo przypisuje się do nurtu manieryzmu, który właśnie swój początek ma w roku 1520 i obejmuje cały już później XVI wiek. Manieryzm jest tak naprawdę dość szerokim pojęciem i takim pojemnym nurtem i zjawiskiem. Charakteryzował się przede wszystkim tym, że artyści mieli trochę więcej takiej swobody twórczej, rozmachu, stali się troszeczkę bardziej ekstrawaganccy, pozwalali sobie na płynniejsze linie, wysubtelnienie postaci. I Archimboldo na pewno częściowo wpisuje się w ten nurt, ale trzeba przyznać, że był troszeczkę również z boku i był absolutnie wyjątkowy i nikt nawet nie śmiał zbliżyć się do tego, co robi Archimboldo, i próbować sił w takim właśnie dziwnym malarstwie. Swój niezwykły pomysł na portret, na postać, artysta przedstawił prawdopodobnie pierwszy raz w swojej serii Pory roku, w których to obrazach stworzył iluzję postaci złożoną z owoców,
owoców i warzyw, generalnie atrybutów kojarzących się z daną porą roku. Dla nas niby ciekawa iluzja, już tyle razy to widziałem, ale pomyślcie, że to właśnie on to wymyślił i to 500 lat temu. I właśnie płótna z tej serii, cztery pory roku, dokładnie wiosna i lato, powstały najwcześniej, bo już w 1563 roku, czyli już w rok po przyjeździe na dwór cesarski. I co ciekawe, co do tej serii właśnie cztery pory roku, są teorie, że wszystkie cztery portrety są to autoportrety Giuseppe Archimboldo. Tak jak powiedziałam, Archimboldo był nie tylko mistrzem portretu, ale również martwej natury. I to nie zamykał się tutaj tylko w owocach i warzywach, broń Boże. Jego portret bibliotekarza jest również bardzo znany, gdzie postać składała się przede wszystkim z książek, a z kolei w serii żywioły, na przykład w powietrzu główną rolę grają ptaki, w wodzie ryby, a z kolei w ogniu świece i armaty. Z ciekawostek jeszcze dodam, że obrazy naszego artysty tak bardzo podobały się przede wszystkim cesarzowi, że niektóre z nich kazał Archimboldo malować wielokrotnie i potem obdarowywał nimi swoich bliskich. No ale cóż, mimo tak wielkiego uznania i ogromnej kariery, po swojej śmierci w 1593 roku Archimboldo niestety został zapomniany. Generalnie manieryzm w w późniejszych okresach nie był zbyt ceniony, był interpretowany tylko jako próba udziwnienia sztuki i dodania do niej elementów, których nie powinno tam być. Zdecydowanie wielkie uznanie zyskał w oczach surrealistów, którzy sami musicie przyznać, co widać, że inspirowali się nim mocno. No i do dzisiaj Archimboldo budzi duże zainteresowanie. Myślę, że przede wszystkim doceniamy tą wspaniałą iluzję, którą tworzy na swoich obrazach. No i ja, w mojej pracy makijażowej inspirowanej Giuseppe Archimboldo, chciałam właśnie taką iluzję wykorzystać, a przy okazji połączyć ją nieco z aktualnym tematem, czyli Halloween. Myślę, że gdyby Archimboldo żył, to nie przepuściłby takiej okazji i też coś na ten temat by stworzył. W mojej pracy poszłam w ślady klasycznego Archimboldo i wykorzystałam oczywiście owoce i warzywa, natomiast skupiłam się przede wszystkim na owocach i warzywach jesiennych. Jestem bardzo ciekawa, co wy sądzicie o mojej interpretacji, ale również jestem ciekawa, co sądzicie o samym artyście i tym, co tworzy. Czy uważacie, że było to coś faktycznie niezwykłego, wyprzedzającego swoje czasy, a może nawet ponadczasowego? Czy jednak myślicie, że był to XVI-wieczny kicz? Ja osobiście myślę, że te obrazy mogą być uznawane i mogły być też w tamtych czasach uznawane za nieco kiczowate i tandetne, ale zupełnie mi to nie przeszkadza. Myślę, że wszystko jest dla ludzi i nie zawsze sztuka musi być wzniosła i patetyczna, a te obrazy, mimo swojej takiej pozornej prostoty i jakiejś takiej kiczowatości, niosą też ze sobą sporo symbolizmu, są piękną alegorią tego, że człowiek jednak jest bardzo mocno związany z naturą. Są bardzo ciekawą, zabawą formą i ja traktuję je zdecydowanie w kategoriach takiej sztuki rozrywkowej, która ma nam po prostu przynieść takie przyjemne wrażenia wizualne. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Ja Was oczywiście zapraszam na kolejny, w którym pokażę Wam tutorial do mojej pracy inspirowanej Archimboldo. Do zobaczenia, buźka!